Cześć Wam. Cześć. Za chwilę Was zabierzemy do sklepów tutaj, do Carrefoura i do Migrosa, jest naprzeciwko. Mam nadzieję, że nam się uda nagrać, jakie są ceny teraz w marcu 2023 roku. Mamy cenę piw. O, poszukałam już tego też. O, ile kosztuje tutaj ten gin? Gin ten, co wybraliśmy ostatnio, 359, czyli ceny są podobne. Aha, okej. Okay. Korona 57 Miller. A patrzę za tym. Nie, to wódka. 359. Nie, gin też. A 354, no tam trochę taniej. 59 FS. 45. 37. O, no to najtaniej. A ja szukam tego, o którym on mówił. O, to jest to. Pewnie Marmara. Marmara po 30. Ale on mówił też, że jest litrowe. I że wychodzi taniej. Butelce, ale ja nie widzę tutaj. Piwo Marmara. 30 lir. To jest pierwsze piwo, które widzimy w tej cenie. Coś tak nie jest tanio. No niestety nie. To jest jakieś 7,50 prawie. No. Wina. Dużo nas osób pytało, po ile są wina w Turcji. Więc proszę. 149 różowe. Jest jakieś 169 różowe. No tutaj nie są tańsze. Tutaj i tak są tańsze niż. Niektóre. Niektóre tak. Najtańsze. No. Jest biały za 129. Proszę bardzo, wyborową mamy 07 za 344. 07 za 449. To jest najtańsza chyba. A tu też jest ponad 100 zł, tak? No. Coca-Cola jest 2,5 litra za 29 lir. To słodycze. Czekoladki. Takie małe też są. Batoniki 6-7 lira. KitKat. Soki. Wiśniowe 27, Tropicana. Wiśniowe, następne po 19. Mleko. Mleko po 17. 17,50. To jest takie 1,5%. Mąka po 21. Carrefoura. 13. Od 13 do 26. No. Szeker. Cukier. No, cukier taki, tak? Mhm, dwukilowy. No proszę, to nie... 12,50. No to 6 zł, tak. To, no to 6 pani... 6 zł kilo. U nas w Polsce chyba też tyle. Lody. Lody. Pomidory po 36. 39. Ogórek po 26, papryka 42, mięso mielone po 199, takie są ceny. Taki Jakobs. Gram 109 lira. Duże herbaty są. Duży wybór. O, my przeważnie kupujemy takie herbatki do naszego czajniczka. Paluszki takie małe, 2,5 lira. Te są bardzo dobre. Sezamem 6,50. My bierzemy od tego typu. Jest bardzo dobre. Polecam. 10 lir. Małe takie wafelki po 3. No i słuchajcie. Wchodzimy do Migrosa.
Może uda nam się tutaj też nagrać coś dla Was. Piwo Marmara, 62 liry. To jest litrowe piwo i to jest jedno z najtańszych w Turcji. Jest też puszkowe, półlitrowe za 30. 12-letni Chivas, litrowy, 824. Papier toaletowy, 16 rolek, 109,50. 134. Ten jest dobry, ale mega drogi. Jest 24 rolki. No, papier drogi jest. Jeżeli... Ręczniki. 161, taki sześciopak. Takie mniej więcej ceny. No, ten wychodzi najtaniej. 6 rolek, 43,90. Chipsy, takie duże opakowanie. 22,49. Są różne smaki. Te są bardzo dobre z papryczką. Te są bardzo dobre. Serowe za 18. Klasyczne lajsy. Duże opakowanie. Jeżeli chodzi o jakieś sosy pomidorowe, jakieś przeciery, to są w takich cenach. No, z tej firmy. Taty jest dobre. Najczęściej kupujemy tat, to ten mały, do jakichś makaronów czy do spaghetti, to najtaniej wychodzi, bo 10,90, ale można większe opakowanie kupić. O, ten zestaw, jeżeli chodzi o majonez i ketchup, jest najlepszy i on kosztuje tutaj 60 lir. To naprawdę warto. Lub jeszcze jest taki mniejszy zestaw, ale to się mniej opłaca, za 51 w tej chwili lub 39. Jeżeli chodzi o makarony, są takie ceny. No i do spaghetti. Tutaj przeważnie za 8 lir kupujemy. Te orzeszki są pyszne. To opakowanie kosztuje 45 lir, a za kilo wychodzi 119. Bardzo dobre. Pistacje 389 za kilo. 111, takie opakowanie. Płyny do mycia naczyń. Pery jest pod 29,90, taka duża butla. Proszki do prania, takie 3 kg, 129 lir, Ariel. Są też takie płyny. Antyperspiranty męskie. Dla kobiet w sprayu. Takie są ceny. I są też w kulce Nivea. Pasty do zębów Colgate 54, 39 w promocji widzę. Takie mniejsze właśnie. Jeżeli chodzi o trawienie, dobre są napoje tego typu. To są sfermentowane warzywa. Jest dobre. Jeżeli chodzi o łódka, kurczaki, taka tacka za kilo 74,90, 69.
78. Tu jest kurczak w promocji za 42 za kilo. 42,50. Jeżeli chodzi coś na śniadanie dla dzieciaków, Nesquiki 32. Takie duże opakowania po 60 już są. Jakieś zbożowe. Ja lubię, że te zwykłe płatki kukurydziane, one kosztują 21,50. Korny są też za 58. Jeżeli chodzi o sery, ser grosie to są żółte za kilo 137, 148, 151. Średnia cena około 140, taki tostowy. Jeżeli chodzi o karmy dla zwierząt, to są takie ceny, 10 kilo, 15 kilo, są takie ceny za worek dla psa. Wejdę teraz do sklepu Sok, to jest sieciówka, praktycznie najczęściej robimy tutaj zakupy, pokażę Wam jakie tutaj jeszcze są ceny. Merwa. Weźmiemy chlebek. Chleb tutaj jak zwykle 5 lir. No chlebek już mam. Jeżeli chodzi o warzywa, to są takie ceny. Pomarańcze są tutaj po 15,90. Papryczki 23, czerwone 34. Pomidory 28. Ten napój, co ja Wam mówiłem o nim, fermentowane te warzywa, to jest marchew, 18 lir kosztuje. Ręczniki papierowe 6 sztuk, 44,50. Jest taki jeden duży za 43,95. Tu jest 12 rolek 67,90. Papier toaletowy 16 rolek 70 prawie. No ten jest gatunkowo dużo lepszy. Więcej listków 92 za 16 rolek. Ten Sok to jest taka polska Biedronka trochę. Płyny do mycia naczyń. Szklaneczki można kupić do herbaty, do drinka. Woda taka 5 litrów, bardzo dobra. 8 lir. A takie małe po 4,35 i 1,5 litrowa za 8,30. Jest też z tej firmy tańsza woda za 3 liry, 1,5 litrowa. Iron jest teraz w promocji, 1,5 litrowy za 20 lir. Jest to bardzo dobry napój. Chyba go weźmiemy zaraz. I kupujemy najczęściej ten ser do tostów, jest dobry, trochę smakuje jak nasza mozzarella, to jest za kilo 142,50 lira, bardzo dobry ser. Są też mniejsze kawałki 700 za 112,50. Do tostów, do pizzy, bardzo dobry. Ajrany są też małe. Ja wezmę ten duży. A mleko bierzemy przeważnie w kartonach. Są takie sery też. Możecie sobie porównać ceny. Tu są margaryny.
do pieczenia też za 12,50, 9,50, taka najzwyklejsza. I chipsy 18, takie duże opakowania. Nie mogę znaleźć to, co razem z Iwoną lubimy. To słonecznik. Dubać. Nie mogę znaleźć go. O! Te ciasteczka są bardzo dobre. My je nie kupowaliśmy, ale nas Polacy poczęstowali tutaj. W Turcji. Są naprawdę dobre do kawy. No i tutaj mam takie paluszki. Też bardzo dobre. Soczki małe. 3,90. O, słonecznik. Właśnie. To trzeba wziąć. 21 lir. 400. No i tutaj jeszcze takie ciastka. O. No hej. No i to na tyle z tych filmów ze sklepów. Na rok 2023 jest marzec. Takie są ceny na ten moment. Nie wiem, jak długo takie będą. Jeżeli podobał Wam się filmik, to dajcie łapkę w górę. Piszcie pod filmem, czy Wam się podobało. Jakie są teraz ceny w Polsce. No dla nas na dzień dzisiejszy jest drogo. Mega drogo. Myśleliśmy, że to jak wjedziemy do Turcji, będzie to całkiem inaczej. Zdziwiliśmy się cenami. Jeżeli chodzi o paliwo, to kosztuje 23 liry około litr paliwa. No, jest taniej niż w Polsce. No, ale to już nie jest tanio, jak było jeszcze rok temu. Jedziemy teraz w kierunku Alanii. W międzyczasie zrobiłem sobie tutaj w kamerę okulary nowe, bo mi się te zepsuły. Jest teraz niedziela, więc we wtorek mam do odbioru. Musimy tutaj wrócić. Pojedziemy tutaj na ten kanion, co jest niedaleko. 12 km od Kemer. I będziemy nagrywać dalej naszą podróż. Już po kolei filmiki będą leciały, jak wyjechaliśmy. Także ten filmik jest taki specjalny, żeby Wam pokazać, jakie są ceny tutaj w Turcji na ten moment. I zapraszamy Was do następnych filmików. Bądźcie z nami. Görüşürüz.